Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Witam Państwa ponownie. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak się potoczą prace w parlamencie. Mamy pierwsze posiedzenie za sobą. Zbliżają się następne. Już są zapowiedzi wnoszenia różnych projektów. To, co Prawo i Sprawiedliwość chce realizować w tej kadencji, wiemy doskonale z expose premiera Mateusza Morawieckiego. Co Lewica chce w pierwszym roku swojej działalności przeprowadzić w parlamencie, jeżeli zyska większość dla swoich projektów, to już też wiemy, 37 projektów. Rozmawialiśmy przed przerwą o konkordacie, o tym, czy rzeczywiście państwo jest neutralne światopoglądowo. No, konkordat ma 29 punktów. Państwo kwestionują do tej pory tylko jeden, który mówi o religii w szkołach. A ja chcę tylko przypomnieć, że pierwszy punkt konkordatu mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska są, czyli państwo i Kościół są każde w swojej dziedzinie niezależne i autonomiczne, ja oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnie stosunkach. Ale wróćmy do tego krzyża. A komu przeszkadza krzyż w parlamencie? Muszę powiedzieć, że byłam dwie kadencje w parlamencie, nie jestem osobą wierzącą, ale krzyż mi absolutnie nie przeszkadzał, że tam wisi. I ja tylko chciałam zaznaczyć, że mówiłam o krzyżu tutaj jako o pewnym symbolu, tak jak pan poseł powiedział, jeżeli jesteśmy neutralni światopoglądowo według konstytucji, to powinien tam wisieć, nie wiem, na przykład znak innych religii, tak? Znaki innych religii. Wtedy byłaby rzeczywiście, wszyscy byliby reprezentowani. A jacy przedstawiciele innych religii zasiadają w parlamencie? A to nie chodzi o to, kto zasiada w parlamencie, tylko kogo reprezentują osoby zasiadające w parlamencie. Ja z tego, co pamiętam, mandat posła to jest reprezentacja całego narodu. Również Tatarów, tak, którzy są wyznania muzułmańskiego, również, nie wiem, buddystów, tak, różnych osób. Ja tutaj chciałem rzeczywiście odnieść się do tej kwestii, bo rzeczywiście w Sejmie wisi krzyż. Większość pewnie z posłów jest wyznania chrześcijańskiego. Pewnie jeszcze... No to było widać większość, na sali, kiedy tak, mówili zaprzysiężenie. Tak, odnosili się do Boga. Przypomnę tylko jedną rzecz, że jeżeli są jakieś uroczystości, na przykład związane ze świętami żydowskimi, również odbywają się w Sejmie i nie ma z tym tak naprawdę w Pałacu Prezydenckim. W związku z czym ta przestrzeń publiczna, jak to pani powiedziała, jest dostępna dla wszystkich osób. Krzyż wiszący w Sejmie jest rzeczywiście symbolem wiary dla osób, które są wierzące, a także dla tych, które są niewierzące, ale nie chcą z tym krzyżem wojować. I nie widzę w tym problemu, aby ten symbol wiary w absolut, w jakiś sposób wisią. Przepraszam, obok jest również pusta ściana i ci, którzy są wojującymi... Czyli dla mnie są te drugie. Przepraszam, wojującymi i niewierzącymi, bo są osoby, które są niewierzące, a jednak uznają ten symbol za jakiś taki... Zaskoczę pana, ja nie jestem niewierzącą, jestem buddystką akurat, także... Okej, rozumiem. I mi to też nie przeszkadza. Gdyby buddyści chcieli zawiesić swój symbol w parlamencie, właśnie, to co to by było? Proszę porozmawiać. Pani poseł? No właśnie, trzeba by ustalić z buddystami tak naprawdę. No, jest buddystką, to powinna wiedzieć, nie, co to jest. To nie jest tak. My nie mamy jednego papieża, który nam mówi, co mamy wierzyć. Czyli nie ma takiego symbolu, więc trudno zawieszać coś, czego nie ma. Nie mówię, że nie ma takiego symbolu, tylko mówię o pewnej logicznej konsekwencji tego, że państwo jest neutralne światopoglądowe. Okej, neutralne, niech będą reprezentowane na przykład wszystkie wyznania, również to niewyznanie, tak? Czyli to wyznanie świeckie, że tak powiem, to że no, ale ktoś ma inne nie poglądy. Mogę uzyskać odpowiedzi, co by miało w imieniu buddystów wisieć. Tylko jedno zdanie, bo tu padło odnośnie, że katolicy czy chrześcijanie słuchają papieża. Nie, Pana Boga słuchają. To nie papież tutaj decyduje, tylko Pan Bóg decyduje. Ewangelicy na przykład to też chrześcijanie. Chyba w przypadku... Zgadza się, słuchają Pana Boga. Chyba w przypadku ostatniego papieża może popełnię bluźnierstwo. Trudno by było niektórym katolikom go słuchać. Proszę Państwa, czy ideologia LGBT zdominuje Sejm? W expose premier Mateusz Morawiecki mówił o wojnie kulturowej. Kto chce dzieci zatruć ideologią, odgrodzić od rodziców, kto chce rozbić więzi rodzinne, kto chce bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy. Ten chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny. Nie dopuszczę do niej.
No właśnie, a w Sejmie zainaugurował działalność zespół do spraw LGBT, zespół do równouprawnienia społeczności LGBT. 25 parlamentarzystów się do niego zapisało i pan poseł Śmiszek powiedział, że przede wszystkim będą się zajmowali ustawą o związkach partnerskich, równości małżeńskiej, dobrą ustawą antydyskryminacyjną, ustawą o uzgodnieniu płci, ustawa o zakazie terapii konwersyjnych oraz ustawa o zakazie mowy nienawiści motywowanych homofobią i transfobią. I tak to ma wyglądać. I pan poseł Śmiszek wyraził nadzieję, że po zakończeniu tej kadencji większość tego planu zostanie zrealizowana. A do tego zespołu głównie zapisali się posłowie Lewicy, część posłów Koalicji Obywatelskiej o rodowodzie SLD-owskim, na przykład pani poseł Katarzyna Piekarska i... ku zdumieniu wszystkich, poseł Sośnierz z Konfederacji. Proszę zobaczyć, jak skomentował to Janusz Korwin-Mikke. Jeden z posłów Konfederacji, pan Dobromir Sośnierz, zasiada w Komisji do Spraw Równouprawnienia Osób LGBT. Tak, i on się będzie domagał, żeby go traktowano co najmniej tak samo jak kobieta. Dobrze, ale... Proponuję całować go w rękę od razu. No z tym całowaniem w rękę trudno by było chyba po oświadczeniu pani poseł Jachiry, że to narusza jej intymność, ale pytany o to pan poseł Sośnierz, dlaczego się znalazł w tym zespole, powiedział naszemu portalowi w polityce.pl: myślałem, że zespół do spraw równouprawnienia LGBT plus będzie zajmował się nowoczesnymi technologiami, a chodzi o coś innego. LGBT, 5G. Czy pani poseł nie sądzisz, że bardzo może pracę zespołu parlamentarnego LGBT pan poseł Sośnierz troszeczkę ośmieszać? Ja przede wszystkim chciałam odnieść się ze zdziwieniem do tej interpretacji tego, co powiedział pan premier w exposé, bo my na lewicy myśleliśmy, że to właśnie chodzi o religię w szkołach, o tą ideologię. I nawet niektórzy z nas bili mu brawo po tym, co powiedział. Natomiast już jakby schodząc na mniej zabawne tematy, tutaj takie postawione pytanie o to, czy ideologia LGBT zdominuje Sejm, no to można by zapytać również, czy ideologia wyborczych praw kobiet nie zdominowała już Sejmu, lub ideologia niebicia ludzi na komisariatach nie zdominowała polskiej policji. No chyba źle rozumiemy obie słowo ideologia, bo to chyba jest zupełnie co innego. Że nie należy ideologią nazywać praw człowieka, które są podstawowe, to jest po prostu pewnego rodzaju równość. W innych krajach, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, przypomnę, równość małżeńską wprowadzili konserwatyści, wychodząc z założeń, które były ochroną rodziny. W Polsce 50 tysięcy dzieci wychowuje się w parach jednopłciowych. No ale te pary jednopłciowe nie spłaciły pani poseł tych dzieci. Według badań Polskiej Akademii Nauk i one nie mają równych praw w tej chwili, więc tym się po prostu trzeba zająć. Natomiast jeżeli chodzi o robienie sobie takich heheszków, że tak powiem, przez posła Sośniarza, ja powiem tak, ze zdumieniem odkryłam, rozmawiając z jednym z przedstawicieli Konfederacji za kulisami pewnego programu, że my mamy tam, jeżeli chodzi o związki partnerskie, silnych sojuszników. Ponieważ Konfederacji? Oni wychodzą z pozycji wolnościowych. Są tam takie osoby, które mówią, niech będą związki partnerskie, ponieważ my uważamy, że to jest pewnego rodzaju wolność. Ale związki partnerskie są, można, bo państwo mówią, że chodzi głównie, że społeczność LGBT, jeżeli chodzi o związki partnerskie, to jest około 10%, że 90% to są związki heteroseksualne i dla nich przede wszystkim państwo się domagają tych praw. Ale przecież usankcjonowane zawarcie związku partnerskiego jest, to jest ślub cywilny. To znaczy ślubu cywilnego nie mogą zawrzeć osoby, które mają jedną płeć albo osoba czyli chodzi państwu o prawa, o związki partnerskie dla grupy osoba... LGBT, a nie dla wszystkich. Nie mylmy pojęć, tak? Przede wszystkim związki partnerskie są pewnym etapem i tutaj rzeczywiście przykłady krajów zachodnich pokazują dokładnie, że bardzo wiele osób znaczy nie par jednopłciowych z nich korzysta, czyli i też widzimy, że no, ale u nas mogą Polsce... iść do Urzędu Stanu Cywilnego i formalnie, ale zresztą projekt, który może? Wniosła nowo... mężczyzna i kobieta zgodnie z konstytucją. Mężczyzna i kobieta, to znaczy na przykład, nie wiem, we Francji są to związki partnerskie zawierane na przykład pomiędzy, nie wiem, opiekunem a osobą starszą, tak, którą się opiekuje. No być może ktoś by sobie tego nie życzył, to
W Polsce jest swoboda zawierania umów. Dajmy też ludziom możliwość zawierania związków partnerskich. Ale co tracą osoby, które są w związku partnerskim w stosunku do tych, które są małżeństwem? Jeszcze raz. Co tracą osoby, tak, które nie są w związku partnerskim? Które są w związku partnerskim, niezalegalizowanym, nieformalnym, no, ale są w związku partnerskim. Co tracą w stosunku do tych osób, które nie są w związku partnerskim, tylko są małżeństwem? Proszę mi powiedzieć, czy osoba, czy w, na przykład w takiej parze, gdzie dwie kobiety wychowują córkę jednej z tych kobiet z poprzedniego związku, w momencie, kiedy jej biologiczna matka umiera, tak, to ta druga osoba, z którą ona żyła przez całe życie i która wychowywała ją. A ojciec tego dziecka jest pozbawiony praw rodzicielskich? Nie, nie jest pozbawiony, no to proszę pani, ale dziecko, no, proszę powiedzieć to dziecku. Powiedziałaby pani coś takiego? Ty co? Na przykład 9-letniej dziewczynce? Ale to czy pani uważa, że w takiej parze kobieta-kobieta, jeżeli jest dziecko z poprzedniego związku, że nie ma, kontaktu z ojcem, że ojciec ma ograniczone kontakty? Przepraszam, ale uważa pani, że ta druga osoba nie powinna mieć możliwości Ale ja się pytam, czy ojciec, dziecka, biologiczny ojciec, który ma prawa do równego wychowywania dziecka, nie ma prawa się zajmować tym dzieckiem? Ma prawo, ale uważa pani, że jeżeli to dziecko chce zostać ze swoją drugą matką, która de facto wychowywała je od kołyski, to nie ma takiego prawa, tak? Sąd nie przydzieli tej osobie prawa do opieki. To ciekawe, to jest nowy wątek, bo chodziło o te dowiadywanie się o medyczne sprawy, tak, które to, może każdy, dlatego ja specjalnie, każdy może się upoważnić każdego. Przepraszam, ja się nie zgodzę, że każdy panie pośle, proszę ja bardzo. Ja również żyję w związku partnerskim, tak? Akurat niejednopłciowym, natomiast w momencie, kiedy wcześniej bym o tym nie pomyślała i nie upoważniła drugiej osoby, tak? To są rzeczywiście bardzo trudne sprawy, a nie wiem, poślizgnęłabym się na ulicy i byłabym nieprzytomna, to mój partner nie mógłby się dowiedzieć o moim stanie zdrowia. Bo tutaj pani poseł powiedziała rzecz bardzo ważną, że te związki partnerskie mają być pewnego rodzaju etapem, który będzie do równości małżeńskiej prowadził do tego, że będą małżeństwa homoseksualne, chociaż moim zdaniem małżeństwo to kobieta i mężczyzna wynikające z samej nazwy tego, z definicji tego, a później pewnie będzie możliwość adopcji, tak, dzieci przez te pary homoseksualne. No to ja zapowiadam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zatrzyma się przed tym pierwszym etapem, przed realizacją kwestii związanych z związkami partnerskimi, po to, aby nie podążać tą drogą, którą podążają inne państwa na zachodzie. Natomiast, to zaraz pani mnie zapyta. Natomiast z czego to wynika nasze takie postępowanie? Ano wynika ono przede wszystkim z tego, że rodzina, czyli podstawowa komórka społeczna, ma doprowadzić do tego, że urodzą się kolejne pokolenia i te kolejne pokolenia zostaną wychowane tak, aby móc dawać życie kolejnym pokoleniom. Tak, aby trwało społeczeństwo, tak, aby gatunek ludzki na tym świecie nie zaginął. Stąd wynikają nasze działania związane z tym, że nie godzimy się na te postępowe rzeczy, które proponuje lewica, bo z czasem może się okazać, że rodzina będzie wypierana jako podstawowa komórka społeczna, dająca życie i dająca wychowanie takie, które pozwoli na trwanie gatunku ludzkiego. Zabrzmiało to mocno. Ja bym się chciała zapytać, co z tym... Ale prawdziwie. Ja chciałabym się zapytać o konkret, panie pośle, co z tymi 50 tysiącami dzieci, które w tej chwili żyją w Polsce w parach jednopłciowych i których Ale rodzice... one nie urodziły się w parach jednopłciowych, ale co z tego, poseł? Że się nie... one żyją w tych parach. One żyją w tych ale parach. Mówimy teraz o adopcji, dzieci przez stan faktyczny w tej chwili. To ja bym chciała jakby zejść z tematu fruwania po niebie w pewnych teoretycznych rozważaniach i chciałabym się zapytać o praktykę. Co macie państwo do zaproponowania tej grupie dzieci? 50 tysięcy w Polsce około ich jest, ocenia Polska Akademia Nauk. Czy po to, aby zrobić dobrze pewnej grupie społecznej? Tak, dzieci. Bo nie, państwo myślicie o tym, żeby zrobić dobrze osobom homoseksualnym, które chcą adoptować dzieci, zamiast myśleć o dobru dzieci. Natomiast państwo chcecie pewną... Ale czy może pani pozwolić mi dokończyć? Chcecie doprowadzić do sytuacji, w której na przykład ja
mając swoje dzieci z żoną, na przykład odpukać, ale zginę w wypadku samochodowym. Mój światopogląd nie pozwala mi na to, aby pozwolić na wychowanie dzieci w parach homoseksualnych. Trafiają do domu dziecka i zostają dane do adopcji parze homoseksualnej. Niezgodnie z moim światopoglądem, i to jest też niezgodne z konstytucją, bo dzieci... Czy rodzice mają prawo wychowywać dzieci? Nie, proszę pani, wolę, proszę żeby pana, było proszę, wychowywane tak, aby mogło dać życie kolejnym pokoleniom. Proszę przypilnować wykonywania ustawy o pieczy zastępczej, która w tej chwili przez państwa nie jest dopilnowana, nie jest zgadzam się, jest wiele proszę rzeczy niedociągnięć. Jest wiele niedociągnięć, ale ja nie chcę dopowodować, nie chcę doprowadzać do tego, wiecznie, aby do kolejne niezadbane, kolejne niekochane. Czy pan uważa, kolejne niedociągnięcia i kolejne patologie to, żeby, się rodziły. Żeby dziecko było nie, uważam, że uważam przez całe swoje życie. Przepraszam, naprawdę? Ale czy pani przepraszam, dziecko najlepiej rozwija się tam, gdzie jest jego środowisko naturalne, czyli tam, gdzie czyli jest uważam, rodzic rodzina składająca się z kobiety i z mężczyzny. Natomiast dla mnie, co się stanie z 50%? Ale proszę pani, a dlaczego chce pani pozostałe 95% dzieci? Zaraz o tym porozmawiamy, tylko musimy znowu na parę minut przerwać. Proszę państwa, wrócimy, żeby zapytać, jakich praw są pozbawione, jest pozbawionych 50 tysięcy dzieci, które żyją w związkach jednopłciowych. Za chwileczkę do tego tematu wrócimy.